dobrze, moi kochani, ten rok jest rokiem wyborczym i inaugurujemy naszą kolejną serię spotkań z ciekawymi ludźmi. Przed wami stoi pan Paweł Zalewski. Jest on politykiem w tej chwili Platformy Obywatelskiej, choć jego życiorys oczywiście politycznie jest bardzo bogaty, na pewno o wiele bardziej bogaty od mojego, to nie ulega żadnej wątpliwości. Jestem politykiem, jestem profesorem. Znamy się stąd, że obaj byliśmy na jednym roku historii na Uniwersytecie Warszawskim i stąd ta nasza znajomość, później oczywiście przez Facebooka. No i ponieważ PO wygrała wybory 4 lata temu, no to miejmy nadzieję, że właśnie od pana Pawła Zalewskiego zaczniemy. To ja prosimy panu, może usiądźcie już w tej chwili. Dzień dobry. Tak mi się wydaje. No, krótko mówiąc, bo nie chciałbym wchodzić w duże szczegóły. Pan Paweł Zalewski oczytanie będzie mówił, już w latach 80. angażował się w działalność opozycyjno-polityczną, to jest zupełnie jasne, ja w tej chwili nie będę mówił jaką. Później był w Unii Demokratycznej, od 2002 roku był w PiS-ie, a w 2007 został zawieszony przez Jarosława Kaczyńskiego, no pewnie najprawdopodobniej za krytykę minister spraw zagranicznych Anny Fotygi, a później już z PiS-u odszedł i znalazł się w Platformie Obywatelskiej. Notabene był wiceszefem PiS-u, co jest chyba stanowiskiem w tej partii dość znaczącym, jak sądzę. No, od 2009 roku był członkiem Europarlamentu do roku ubiegłego. Niestety w roku ubiegłym nie został wybrany, no i w tej chwili już europarlamentarzystą nie jest. I jeszcze jedna dla was wiadomość, jeżeli tego nie wiecie, a może wiecie, że nie znalazł się również na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej w tym roku. No, pewnie sam o tym opowiem, bo padną takie pytania również. No i to jest właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno, przepraszam, że nie powiedziałem, ale pan dyrektor Koiński już poszedł. Jest on także kolegą z roku pana dyrektora Koińskiego, akurat tak się składa, bo takie mamy akurat znajomości. To, proszę państwa, to już państwa oczywiście pożegnam, bo obowiązki wzywają i ja sobie schodzę na lekcje, a resztę pozostawiam w rękach naszych moich przyjaciół i pana posła. Do widzenia. Dobrze, w takim razie zacznijmy od tego, co pan profesor wspomniał. Może opowiedział pan nam trochę o swojej działalności opozycyjnej podczas studiowania na Uniwersytecie Warszawskim. A, to jest rzecz bardzo ważna dla mnie, dlatego że każdy wspomina najprzyjemniej to, co robił, gdy był młodym człowiekiem. Także dla mnie to są również wspomnienia takie. Dziękuję serdecznie. I ważne, i miłe, zwłaszcza, że to był okres totalnej beztroski. Wy oczywiście nie możecie pamiętać komunizmu, bo urodziliście się sporo lat po, prawda? To są roczniki 97. No proszę bardzo. Natomiast zupełnie inaczej się wtedy studiowało. Dzisiaj każdy ma jakiś cel, dlatego że są takie możliwości. Każdy idzie na studia po coś. Po to, żeby coś po tych studiach robić. Wówczas w latach 80. 70. przeważnie szliśmy na studia dlatego, że coś nas interesowało, że coś nas fascynowało. Mnie fascynowała historia, chociaż dosyć szybko zorientowałem się, że pewnie naukowcem nie będę i że tej drogi nie wybiorę. Mimo że miałem kilka lat pracy na uczelni, jednak okazało się, że to nie jest, droga dla mnie. Ale studiowaliśmy dlatego, że chcieliśmy się po prostu w ten sposób realizować, a nie myśleliśmy, że będziemy w ten sposób zarabiać pieniądze, czy budować jakiś kapitał, utrzymywać z tego rodzinę. A to były czasy, kiedy takich po prostu możliwości nie było. Ale zarazem mieliśmy przez to sporo wolnego czasu, bo dzisiaj wszyscy pracują ciężko. Myśmy też trochę pracowali w spółdzielni studenckiej. Wtedy, no, głównie moi koledzy, wtedy pamiętam, że można było zarabiać jako student znacznie więcej niż ktoś na etacie po wyższych studiach. No więc tym łatwiej można było funkcjonować. No i oczywiście była polityka. Polityka była wszędzie. Dlatego, że wszystko było polityczne wtedy. Znaczy, brak produktów w sklepie, brak możliwości jakiegoś zawodowego, jakiejś zawodowej kariery,
brak możliwości kupienia samochodu, brak możliwości przede wszystkim wyjechania na zachód. To wszystko było polityczne, było spowodowane polityką. Dzisiaj te wszystkie możliwości są. I dla nas wybór aktywności politycznej jest rzeczą jasną. Wszyscy rozmawialiśmy o polityce, wszyscy się nią interesowaliśmy. Ja pamiętam stan wojenny. Miałem wtedy 17 lat. No to tyle co wy, prawda? Nie więcej. I muszę powiedzieć, że jak zaczął się stan wojenny, to przyjąłem go z takim dużym, nie tyle zaskoczeniem, bo on wisiał w powietrzu. Wszyscy wiedzieli, że coś się wydarzy. Natomiast przyjąłem go w jakimś sensie z entuzjazmem. Dlatego, że jako uczeń liceum nie mogłem działać w organizacji studenckiej, którą było Niezależne Zrzeszenie Studentów. Byłem tam młody, nikt tam takiego chłopaka nie chciał. No, siłą rzeczy nie mogłem działać w Solidarności. Wszystkie te drogi były zamknięte. Federacja Młodzieży Walczącej, taka organizacja szkolna, no, była bardzo hermetyczna, w naszym środowisku nie istniała. Ale stan wojenny otwierał nowe możliwości. Można było razem z kolegami, z grupą kolegów coś robić, na przykład wydrukować ulotki i odnieść. I to było fantastyczne doświadczenie. A później drukowaliśmy książki w takiej oficynie, która się nazywała Pokolenie, założonej przez ludzi w naszym wieku, już na studiach, ale to było tuż po stanie wojennym. To było świetne doświadczenie. Takiego doznania totalnej wolności w warunkach totalnego zniewolenia. Bardzo szczególne. Myślę, że już do powtórzenia, bo warunki się zmieniły. Ale myślę, że każdemu życzę, szczególnie w młodym wieku, aby miał za sobą taki okres buntu, zakwestionowania tego, co jest dookoła, po to, żeby szukać jakichś dobrych rozwiązań. Myślę, że to jest ważne, niezależnie od tego, jak to wygląda, ale byle z dobrymi intencjami i z taką myślą, aby poprawić to, co jest dookoła nas. Dobrze. Jakimi wartościami kieruje się pan w swojej pracy? No to jest rzecz podstawowa. Myślę, że trochę wyniesiona z domu. No, każdy z nas wynosi z domu wartości, w które wierzy. I sądzę, że taką... To jest kilka takich wartości, których nie chcę kategoryzować, ale na pewno uczciwość. Taka wobec siebie, żeby być wobec siebie uczciwym, ale wobec ludzi też. Tak? To znaczy, żeby działać zgodnie z tymi kanonami przyzwoitości, które po prostu wynosimy i mamy w sobie. To jest rzecz pierwsza. Druga kwestia to jest rzetelność. Czy uważam, że jeżeli coś robimy, to powinniśmy być rzetelni. Znaczy, nie ma sensu robić czegoś po łebkach. Szkoda czasu, lepiej tego nie robić. A więc rzetelność. Oczywiście takie nastawienie na cel. Znaczy, wszystko to, co robimy, musi czemuś służyć. Czemuś dobremu. I to są rzeczy w moim przekonaniu najważniejsze. We wtorek obchodziliśmy Światowy Dzień Demokracji. Czym dla pana jest demokracja? Muszę powiedzieć, że demokracja się zmienia. Nie jest jakimś systemem, który ma otwarte i zamknięte ramy. Inaczej wyglądała demokracja bezpośrednia w Republice Ateńskiej w starożytności, kiedy wszyscy obywatele, czyli dorośli mężczyźni, podejmowali decyzje, często na zasadzie przypadku, no bo tam o pewnych rzeczach decydowało losowanie, na przykład wyborze urzędników. Inaczej wygląda demokracja dzisiaj. Ona się bardzo zmienia, dlatego że przede wszystkim zmienia się sposób myślenia i wyrażenia poglądów przez tego, kto jest w centrum demokracji, czyli przez obywatela. I tego może nie dostrzegacie, dlatego że
jak zaczęliście wchodzić już w takie życie, gdzie środki techniki były dla was dostępne, no to już był internet bardzo rozpowszechniony, już były smartfony, już była sieć społecznościowa, tak? No już w tym wyrośliście. Ale dla mnie to jest jednak wielka zmiana, jeżeli chodzi o demokrację. Bo demokracja, czyli sposób wybierania i decydowania poprzez wybory przez obywateli, jakby jego cechy, czy cechy tej demokracji, to w jaki sposób ona funkcjonuje, to w jaki sposób ludzie podejmują decyzje, zależy przede wszystkim od informacji. Od tego, jakiej jakości jest ta informacja i skąd, jak dostępna jest ta informacja. Moje pokolenie wychowało się na radiu i telewizji. To był ten mechanizm komunikowania się elit demokratycznych, nie tylko polityków, ale publicystów, liderów opinii, dziennikarzy z obywatelem, który podejmował decyzję. Otóż wy dzisiaj nie macie tego pośrednika. Komunikujecie się bezpośrednio. Tak? Ja mam Facebook, ja mam Twittera. Komunikuję się z wami bez czegokolwiek pośrednictwa. Ale wy także komunikujecie się ze sobą. Coś, czego wcześniej nie było w takiej masowej skali. Możecie wyrażać swoje poglądy, możecie wyrażać swoje opinie, pozytywne, negatywne. Internet niestety nie zna jakichś barier. Mówię niestety nie dlatego, że chciałbym cenzurować internet, ale sami przecież widzicie, jaka jest olbrzymia ilość hejtu w internecie i coś, co normalnie byłoby przedmiotem sprawy sądowej za obrażenie i bezdyskusyjnej, w internecie jest na co dzień dostępne. Znaczy taka masowa, takie masowe negatywne wyrażanie emocji. Ale i co to oznacza w praktyce? Tak? To znaczy kiedyś, w momencie kiedy był ten pośrednik, on był lepszy albo gorszy. W okresie komunizmu komunikacja była skierowana nie na jakieś informowanie, nie na informowanie obywatela, ale na kształtowanie jego opinii zgodnie z oczekiwaniami komunistów. To tak samo było w epoce nazistowskich Niemiec, prawda? Te metody wykorzystywania radia przede wszystkim, po to, aby ludziom zrobić z głowy sieczkę, do perfekcji opanował Goebbels, tak? Czyli minister propagandy III Rzeszy. Ale przecież to są metody stosowane później, albo w tym czasie także przez komunistów, powszechnie. Dzisiaj to przede wszystkim ludzie informują się sami, tak? O swoich poglądach, o swoich emocjach. Nie ma już tych, którzy są, znaczy są liderzy opinii, ale oni odgrywają już znacznie mniejszą rolę. Stąd też, jeżeli chodzi o jakość demokracji, bo jakość demokracji sprowadza się tak naprawdę do jakości wyboru, tak? Idziecie głosować, w jakiej sprawie jest referendum, w jakiej sprawie, tak? Głosujecie tak, nie. Tak naprawdę powinniście zagłosować dobrze, tak? To znaczy zgodnie z interesem waszym, interesem wspólnoty, w której jesteście. Są wybory do Sejmu, do Senatu, prezydenckie, samorządowe, tak? No podobnie. Tak? Kogo wybierzecie, ten będzie rządził, podejmował w waszym imieniu decyzje. A więc od jakości tych waszych wyborów zależy to, jak będzie rządzona Polska, nie tylko Polska, bo też są wybory do Parlamentu Europejskiego, a więc jak będzie rządzona Unia Europejska. No tutaj mamy na coraz więcej rzeczy wpływ. Ale zarazem jesteśmy coraz bardziej skazani na własne opinie i naszego kręgu, w którym funkcjonujemy. Już nie interesują nas to, co mówią tak zwane gadające głowy w telewizji. No bo ja rozumiem, że w telewizji nie oglądacie, prawda? Kto ogląda programy telewizyjne, informacyjne dłużej niż pół godziny dziennie? Ręka do góry. Ale wysoko, żebym ja to widział. No dobrze, no to... Chyba mniejszość, co? Otóż normalne zjawisko. Ale wszyscy jesteście na Facebooku, wszyscy rozmawiacie. Czasami także komentujecie sprawy polityczne, tak? Tak. Tak. No właśnie.
No więc i teraz przechodzimy do rzeczy dla mnie najważniejszych. Znaczy, jeżeli demokracja to jest wpływanie przez nas na to, co się dzieje ze wspólnotą, której jesteśmy członkiem, to jakość demokracji dzisiaj zależy w fundamentalny sposób od jakości edukacji, to znaczy od tego, co wyniesiecie ze szkoły. Od tej umiejętności krytycznego myślenia, której nauczycie się w szkole. Dlatego dzisiaj edukacja jest najważniejsza. Dla demokracji i dla waszej przyszłości. Nie ma niczego ważniejszego niż edukacja. Dobrze. Co pan uważa o wyborze na prezydenta Andrzeja Dudę? Co ja sądzę o wyborze? Andrzeja Dudy na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej. Tu jest kilka, znaczy w tym pytaniu jest kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy mojej oceny prezydenta Dudy i w kontekście jego kontrkandydata. No tutaj muszę powiedzieć, że mam bardzo niewiele do powiedzenia. Dlatego, że ja nie znam Andrzeja Dudy. Ja oczywiście byłem w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy on również był, ale myśmy nie mieli wspólnej płaszczyzny do współpracy albo do rozmów. To jest polityk, który przed tym, zanim został kandydatem na prezydenta, nie dał poznać o sobie nic, więc trudno mi jest powiedzieć cokolwiek na temat Andrzeja Dudy. Wiadomo, że kampania rządzi się swoimi prawami i człowiek w kampanii funkcjonuje zgodnie z jej absolutną logiką. No to co mogę powiedzieć, że Andrzej Duda zachowywał się w kampanii wyborczej w sposób taki, jak powinien się zachowywać rasowy polityk, to znaczy podporządkował się wymogom kampanii wyborczej całkowicie. Czyli był rzetelny, był w tym sensie, że to, co robił na poważnie, działał zgodnie z celem, który chciał osiągnąć, no i ten cel osiągnął. Tak? Więc można powiedzieć, że jest to człowiek, który rozumie, na czym polegają reguły dobrej pracy, dobrej roboty. Na pewno jest to ktoś, kto umie realizować postawione przez siebie cele. Ale to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Natomiast doskonale znam jego kontrkandydata i ponieważ znam jego kontrkandydata, jego zalety, ale także wady, głosowałem na niego i uważałem, że to będzie dobry wybór. Natomiast Andrzej tutaj jest wielko niepewny. Takie zapytania i zobaczymy. Daj Boże, będzie dobrym prezydentem. Tego mu życzę, bo tego życzę dobrze nam. Dziękuję. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na Ukrainie i co nowo wybrany prezydent może zrobić, by właściwie ustawić relacje z Rosją? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że relacje pomiędzy Polską a Rosją nie są definiowane tak naprawdę przez Polskę, tylko przez Rosję. Znaczy, dlatego, że Polska chce mieć dobre relacje z Rosją, tak? Chcemy. No, jasne. Najlepiej ze wszystkimi. O, czy jest ktoś, z kim nie chcielibyśmy mieć dobrych relacji? Nie ma. No, słusznie. Dlaczego mielibyśmy nie mieć? Wiadomo, że Rosjanie... Rosja to jest duża gospodarka, potencjalny partner, niepotencjalny, już istniejący partner gospodarczy, potencjalnie jeszcze większy. Rosjanie prywatnie to są sympatyczni ludzie, chociaż trzeba znać rosyjski. Wy się uczycie rosyjskiego? To muszę powiedzieć, że to jest bardzo piękny język. Jeżeli kiedyś na studiach będziecie mieli taką możliwość, to serdecznie radzę, dlatego że to jest język, który bardzo otwiera. To znaczy angielski otwiera na zachód, a rosyjski jednak otwiera na wschód i uważam, że jest sens się go uczyć. Ja sam po latach do niego wróciłem i jestem bardzo z tego zadowolony. Natomiast to dobrze mieć Rosjan za przyjaciół. Natomiast oczywiście Kreml, Putin, prezydent Putin, elita rosyjska tak kształtuje politykę swojego kraju, no, że szalenie trudno jest godzić się na ich politykę. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o prezydenta, czy w ogóle jeżeli chodzi o władzę
państwowe, to są potrzebne następujące kwestie. Po pierwsze, bardzo dobra komunikacja, czyli zdefiniowanie, jakie są cele polskie w relacjach z Rosją. Rosjanie muszą to wiedzieć i to nie tylko prezydent Putin, ale wszyscy Rosjanie. Byłoby najlepiej, żeby to wiedzieli i rozumieli. To znaczy, żeby wiedzieli, że my się chcemy z nimi przyjaźnić i mieć jak najlepsze relacje, ale zarazem nie godzimy się na jakiekolwiek próby narzucenia nam jakiegoś stanowiska. No to jest oczywiste. A po drugie, myślę, że my powinniśmy kierować naszą politykę na przyszłość, to znaczy kierować się do ludzi. Czyli mieć maksymalnie dużo instrumentów pokazywania zwykłym Rosjanom, jaka jest naprawdę Polska. I dlatego na przykład bardzo nam zależało, aby mały ruch graniczny, który zgodnie z standardami Unii Europejskiej, to jest tam 30 km od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie
poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej. W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać
bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? No, od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? No, od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? No, od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? No, od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? No, od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? No, od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy,
na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli
przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówimy to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówimy to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówimy to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówimy to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówimy to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówimy to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska.
Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Powiedzmy od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej?
W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam
nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim,
tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? No, to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć jak wygląda Polska, bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także,
nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówię to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówię to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówię to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówię to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówię to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Mówię to od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy Królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość.
czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten obszar rozszerzyć na północy, na północ od Polski, czyli w obszarze królewieckim, tak aby wszyscy mieszkańcy królestwa nazywanego przez bolszewików Kaliningradem mogli przechodzić do Polski i mogli przyjeżdżać tutaj na zakupy, ale także, nie wiem, poznawać ludzi, widzieć, jak wygląda Polska. Bo to jest najlepszy sposób budowania pozycji na przyszłość. Czy pańskie poglądy są zbieżne z poglądami Platformy Obywatelskiej? W jakim obszarze? Kilometrów od granicy, prawda? Ludzie mieszkający 30 km od granicy mogą ją przekraczać bez żadnego problemu, bez wiz. Dlatego nam chodziło bardzo, aby ten na północy w obszarze królewieckim, by wszyscy mieszkańcy na tego obszaru.